Witajcie ludzie z tej strony Enruxa, to jest kolejny odcinek z Garden CNC. Tym razem 24 rozdział TVC 15. Okej. Bardzo szybko lecimy z tym tematem. Już nigdy nie pójdę do tej restauracji. Poza tym dzwonił z kanału 15. Z kanału 15 pytali się o ciebie. Otwierają studio w chińskiej dzielnicy i wypływają z siebie żyły, żeby wyglądało ono świetnie. Dobra, więc czas ruszył. Jeszcze mamy oczywiście jakieś wskazóweczki czy coś. Nie, nic nie mamy. Gdzie my jesteśmy? Kurde, bo nie widzę. O, tutaj. Dobra. Tutaj musimy tą drogę naprawić. Okej. Tutaj będziemy musieli iść po tego, po pana myśliwego. W zasadzie ja 15 gówna tego wszystkiego. No ja po prostu nie wierzę. Jezus Maria. Dobra, lecimy tam, bo tam jest chatka pana, budka pana myśliwego. Więc kto już chce mieć na tip-top tutaj. Dobra, leci tutaj. No nie mamy niestety tego. Dobra, możemy ulepszyć tutaj to główienko. Kamienia mamy już 4. Co to było? Co to było? Kurde, nie dałem mi dupy. Dobra, gotów, żeby wszystko szybko było, sprawnie, pięknie. Chcę już po prostu się znowu wyrobić, żeby takie hajsi trzepać jak w poprzednim odcinku. Dobra, zbieraj te tereny, te główienka. Będziemy mieli na upgrade'a normalnie, więc tylko tutaj teraz to usunij i let's go party, bo będziemy mogli kruki przegonić. To co? Panie kruk, nie no, panie myśliwy. Raz i dwa. I tutaj chyba trzy będzie, nie? Tak jest, trzy. I dziękuję za autorowanie przejścia. I dziękuję trochę za wszystko. No i możemy lepszyć. Tutaj możemy również lepszyć pogoń kruki. No trochę ich jest. Nie mówię, że jest mało, no narzędzi tylko brakuje. No tutaj już jak najszybciej posadzimy to wszystko, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie było, żeby nie miało tych łapek. Co ja w ogóle odpalam? Dobra, wykładaj to panie i ten. Idziemy tutaj szybko sadzić, żeby później nie było takich samych problemów jak w poprzednim odcinku pod koniec, że musiałem nadganiać i zostało mi zależnie kilka sekund, nie? No nie, tak nie może być panie, tak nie może być panie. Dobra, porujcie te przejścia, upgrade'niemy sobie naszą budkę, tylko musimy drewno mieć, a skąd ja mam drewno wziąć, to ja nie wiem. Dobra, kamienia sobie za to zupgrade'ujemy bardziej. Okej, tylko musimy zrzeszona mieć, kurda, tu w ogóle jakieś studio tutaj zrobili, no co tu normalnie się dzieje, normalnie panowie. To, żeście tam odwalili. Okej, zbiliście ten kamień, to teraz możemy tutaj zrobić wszystko. No, po prostu przebili się przez siebie, jakby normalnie duchami byli. No to wyglądało bardzo komicznie. Tutaj mamy 5 drewna. Przydałoby mi się upgrade'ić właśnie budki z narzędziami, to wtedy byśmy również po 7 dostawali. Ale ja potrzebuję 2 razy tyle drewna. Nie, nawet więcej pewnie byśmy dostawali, czekajcie. Nie mam zaś kamienia, muszę mieć troszkę więcej. Napraw uszkodzone pomosty już możemy naprawić, więc jest witam. Dobra, mikrofon jest dobrze. Ostatni już odcinek, który nagrywam dzisiaj w Gardensa, muszę to wszystko pomontować, wrzucić na tuby, podszumiać troszkę mikrofon, no i żeby to miało jakieś ręce i nogi. Dlatego nagrywam tak po 10, po kilka minut. Chcę już jak najszybciej skończyć tą seryjkę, żeby skończyć też Frontlinesa i skończyć też Jamesa Bonda, ale to nie bójcie się, Frontlines już jest praktycznie końcówka gry. Znaczy kilka misji jeszcze zostało, ale już naprawdę już bliziutko, żeby zakończyć tą seryjkę, która naprawdę ta gra jest naprawdę zajebista. Naprawdę, tak jest. Po prostu jest zajebista, naprawdę. Jest po prostu zarąbista i nie mam co, no po prostu, naprawdę po prostu nie ma co się do niej przyczepić, jeszcze tylko mamy podrać wszystkie kwiaty, lol. Ale muszę i tak, te, muszę i tak, budka z nasionami jest tutaj aż,
magazyn też tutaj, kurde, no, cieniutko. A już zasobików nie ma praktycznie. Drewna też już nie ma. No dobra, tutaj idź po to drewno, upgrade'ujemy, żeby dwa razy tyle było, żeby miało to jakieś ręce i nogi tutaj, nie? Okej, okay, bierz te narzędzia tutaj, to, aby bierz te ten, żeby budkę z narzędzie z nasionami robić. I od razu upgrade'ujemy na drugi ten, na drugi ten poziom. No i będziemy, już stawienie, widzicie, bardzo dużo roślin tutaj jest, więc będzie bardzo ciężko, żeby zrobić tutaj cokolwiek. No dobra, potrzebny no, magazyn zrobimy od razu, żeby ten, żeby nie było lipy, musi być pompa. No właśnie. Okej, okay, możemy upgrade'a zrobić już tutaj, żeby tych nasion było coraz więcej. Zrobimy oczywiście podwójnego upgrade'a do końca, zrobimy jeszcze jeden nas czeka upgrade'ik. Dobrze mówię tutaj? Tak jest, jeszcze jeden upgrade'ik, już ten większy. Żeby te nasiona były, kurde, pana podlewacza też trzeba zupgrade'ować, to drewna potrzebuje, tak jest, drewna, dawaj te drewno, dobra, tam już wykłada, będzie coraz więcej już tego, dobra, drewno, idź tam do budki pana podlewacza, okej, okay, po narzędzia też by się przydało, po drewno też by się w sumie przydało, put 7 dalej dostaje, tutaj już możemy zrobić, dobra, to pan wykłada szybciej. Znowu 7 dostaniemy, będziemy mogli tutaj ogarnąć, dobra, wykładaj to pan szybko i będziemy mogli tutaj zrobić i będziemy mogli też tutaj zrobić, kurde, fajnie to takie wygląda, tutaj będzie już naprawdę fajnie, nie robię tych ołtarzy, bo po co mi to, albo w sumie może ołtarz koszt 5 tego i 5, a w sumie czemu by nie, dobra, panowie, panie podlewacz, weź tam pracuj. Okej, okay, kurde, ile tego w ogóle mamy, to już możemy sobie wszystko na tip-top zrobić. 5 narzędzi, a ja mam malutko strasznie, ojej. Przydałoby się, dobra, upgrade'ik, żeby dwa razy tyle było. Oj, 3 minuty mi zostały, oj, będzie krótko. Będzie krótko, ale no, wierzymy w pana podlewacza, oni pracują tam ciężko bardzo, więc nie ma co, jest dobrze. Mhm. Dobra. Musimy naprawić tą pompę, no, no dawaj te narzędzia, no. Musimy mieć narzędzi troszkę. O kurde, 8 narzędzi tam dostaliśmy, no nieźle, no nieźle. Jest dobrze. Mam teraz niestety 0 narzędzi kompletnie, ale za to mamy bardzo dużo nasion, które już możemy po prostu zasadzić i możemy naprawdę szybko to sprawnie zrobić. Już mamy, no niestety, trochę zmalała nasza liczba nasion, ale będziemy tak szybko pracować, to naprawdę wyjdzie nam to, no, wyjdzie nam to bardzo szybko. Kamienia zaś nie potrzebuję, ale tego potrzebuję. Tutaj jeszcze potrzebuję, żeby zrobić. Dobra, tam pan zasadza, tutaj by się przydało iść. No tutaj ten nasz pracownik pójdzie. Mhm. Troszkę dłuższy ten odcinek chyba będzie, ale dobra, ile tutaj trzeba? Was chyba długo puścił. Dobra, wykładają już szybko, to się dzieje wszystko. Narzędzi potrzebujemy i lecimy już. Upgrade'ik, no i podlewamy wszystko, co się da, panowie. I jak najszybciej to podlewajcie, żeby to miało jakoś ręce i nogi. Dobra. Skawiczna praca mi się przyda, bardziej szybkie te, że oni będą szybciej biegać. Ale już praktycznie mamy ukończone te 4. Tutaj już też powoli kończymy. Więc nie, tutaj jeszcze, kurde, nie widziałem tego, czy coś mi tu jeszcze zostało. Nie, już nic mi tutaj nie zostało. Dobra, idź tutaj kolejne. Tutaj też, tutaj pracujesz, tutaj. Tutaj ciśnij. Ojoj, jeszcze tylko minuta. Dobra, błyskawiczna praca będzie. To już będzie naprawdę mega. Okej, dobra, lecimy, błyskawiczna praca jest włączona. Teraz będziesz mógł zrobić szybko, wszystko fajnie, szybko. No okej, okay. Nasiona już chyba nam niepotrzebne, ale sobie pójdź tam, coś muszę robić. Oj, nie wiem, czy zdążymy podlać. Tutaj panowie lekkie problemiki mają, tutaj też muszę jeszcze, jest ciężko, szkoda, że niestety nasza koleżanka nie może podlewać, czy coś w tym stylu.
No jak widzicie, pan tutaj, nasz kolega się stara. Nie jestem, nie ma takiej monotonii. Nie wiem, czy zdążymy przed czasem, ale mam nadzieję. Dobra, i tak jeszcze nie, no nie zdążymy chyba. Tutaj jej, tutaj już jest, jeszcze tylko te trzy. To leć też, panie, tam. Podlewaj. Dobra. Włączę to na szybko i jeszcze tylko dwa, tak? Tak jest. Pan nasz kolega też idzie tam pomagać. To już jest na ukończeniu, nie? Tak, tak jest, skończyliśmy znowu 31 sekund przez czasem. Tak więc zobaczymy, jak tam z kasą będzie. 9 minut, no. O, 2,5 tysiąca. A tak naprawdę nawet 2,759. Zobaczymy, czy szybko możemy coś jeszcze subgrade'ować. Tutaj, czy coś jeszcze możemy tutaj subgrade'ować fajnego. Nie, niestety nie. Tutaj mosty, to wszystko, to brama, jeszcze mur, kurde, ile tego jest. Jak to fajnie, jak to fajnie będzie. Tutaj wieża, tutaj dach fajny. O, jak to fajnie będzie wyglądać, no. Naprawdę. Tak więc ja już dziękuję wam za oglądanie Movie & Roots. Do następnych odcinków. Co w następnym odcinku? W następnym odcinku rozdział 25 Symfonia Ogrodnika. Trzymajcie się i hejo.